Witamy Państwa serdecznie. Naszym gościem jest Jan Śpiewak, Wolne Miasto Warszawa. Dzień dobry, Janku. Dzień dobry, witam Państwa, witam Ciebie. Wrzuciłem w Google taką frazę Jan Śpiewak skazany. Teraz Ci powiem, to wyskoczył, uwaga. Jan Śpiewak skazany, 54 600 wyników w 0,31 sekundy. Jan, co tu się dzieje? Co z tym Googlem? Zrób tu jakiś porządek. No widzisz, no obrażamy ludzi, najwyraźniej to nas łączy, że lubimy to robić. Nie, no żart. Ja robię to zawsze w dobrej intencji. A ja w swojej, tak? I zawsze staram się robić to w sposób merytoryczny. No niestety nie zawsze sądy się ze mną zgadzają, jeśli chodzi o te oceny, ale no, to jest konsekwencja działalności, już mówiąc bardziej serio, tak? No jeśli po prostu zadzierasz z możnymi tego świata i pokazujesz ich małe szwindle, no to trzeba się liczyć z tym, że będziesz ścigany po sądach. Dobra, tylko że skazany to jest kodeks karny, to nie jest kodeks cywilny, tak. To jest ten artykuł 212 kodeksu karnego, wszyscy dziennikarze przeciwko niemu protestują, żeby nie można było skazywać za słowa. Wszyscy politycy obiecują, że jak dojdą do władzy, to oczywiście zmienią ten artykuł, że go wykreślą. Nikt nie wykreśla, bo każdy polityk chce mieć taką pałkę na dziennikarzy czy na takich ludzi jak ty. No i tę pałkę mają. No ale ty zostajesz na przykład skazany. Właśnie, bo to jest takie pytanie do ciebie dotyczące tego. Ty robisz całkiem niezłe rzeczy. Nie? Ja mam taki ambiwalentny stosunek do ciebie, bo robisz całkiem niezłe rzeczy, ale chyba źle je robisz, jeżeli chodzi o formę, nie? Bo obrażasz ludzi. Po co? Możesz robić to samo, tylko trochę inaczej. Ale jesteś taki radykalny, że musisz im nawrzucać. Nie? Wiesz co? Znaczy moim zdaniem, wiesz, jakby zajrzeć w szczegóły tych spraw, no to by się okazało, że naprawdę dostaję wyroki za rzeczy absurdalne. No, dostałem... Ale co ty mówisz, ja cię oglądam na YouTubie, te twoje programy, one są bardzo interesujące, gdzie mówisz na przykład o aferze reprywatyzacyjnej. Jedziesz bez trzymanki. Kompletnie bez trzymanki. Wiesz, odbezpieczasz wszystkie bezpieczniki. Jazda! Człowieku! Jakby na to spojrzał jakikolwiek adwokat, to Nie. Słuchaj, teraz mi w przyszłości mi będziesz ten, sprawy mi po prostu będziesz mi pogarszał. Nie, no wiesz, no, ja zostałem na przykład skazany niedawno z 212 za sformułowanie, że ktoś brał udział w dzikiej reprywatyzacji. I sąd uważa, że jak ja powiedziałem, że ktoś brał udział w dzikiej reprywatyzacji, to znaczy, że oskarżyłem go o uczestnictwo w grupie przestępczej. No jako żywo tak nie jest. Albo w innej sprawie jestem skazany z 212 za to, że powiedziałem, że ktoś był rzekomym spadkobiercą. A chodziło o to, że jest konflikt między ludźmi, którzy uważają, że to jest ich nieruchomość, a mieszkańcami, którzy walczą z tymi ludźmi. Nie ma żadnej decyzji. Ja powiedziałem, że to są rzekomi spadkobiercy i sąd uznał, że ich obraziłem. No sorry, no, znaczy 212 dzisiaj to jest pieniactwo, to jest dociskanie takich ludzi jak ja. Tego paragrafu w ogóle nie powinno być. To się zgadzamy. Na pewno też powinno też tak być, że z karnego paragrafu powinno być chyba trudniej kogoś skazać niż z cywilnego, tak? A mam wrażenie, że jest dokładnie na odwrót. Nie, ale w Polsce obowiązuje domniemanie winy w polskich sądach. Domniemanie winy. Domniemanie winy, tak. Szczególnie jak jesteś na wojennej ścieżce z elitami. No, wiesz, no to nie jest przypadek. Polscy sędziowie stosują domniemanie winy i robią to prawie zawsze. No nie zawsze, ale prawie zawsze. No nie, jeszcze o tym nie wiedzą albo udają, że nie wiedzą, ale tak robią, no niestety. No, ale teraz na szczęście zostałem umorzony sprawę z kraju, którą mi wytoczył Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa, też z 212, więc jest z tym różnie, ale... Ale też był prawomocny wyrok, bo nieprawomocny... Nie, w pierwszej instancji, ale okay. Faktycznie kilka dni temu minęły 2 lata od ułaskawienia mnie przez prezydenta Andrzeja Dudę i to jest pierwszy wyrok, który jest dla mnie korzystny od tego czasu, więc wydaje mi się, że była pewna korelacja między tym, że mnie Andrzej Duda ułaskawił i zacząłem przegrywać wszystkie procesy. Bo zanim to nie było aż tak źle, nie? W sensie to było... Powiedz mi, jak cię Andrzej Duda ułaskawił, prawak jakby nie patrzeć, a ty jesteś lewakiem i w lewackim jesteś w środowisku warszawskim osadzony, to miałeś tam niezłą jazdę chyba taką lewacką, nie? Tak, miałem ostrą jazdę lewacką i nie tylko, raczej liberalną bym powiedział. No, jak mogłeś poprosić tego Dudę? Tak, nie, że to było, wiesz, jakby korzystanie z mojego konstytucyjnego prawa, prośby o łaskę było, nie wiem, przestępstwem, nie? Znaczy, w jakiej sprawie jeszcze przypomnij? To była sprawa reprywatyzacji kamienicy na ulicy Jotejki, gdzie mieszkała moja babcia, którą przejęła pani kurator 130-latka, która tak się składała, że była też córką ministra sprawiedliwości pana Ćwiąkalskiego, więc świetna historia na temat elit, które no, niszczą ludziom życie i jak się im zwróci na to uwagę, odkryje się, że właśnie nie działają do końca zgodnie z prawem, pozywają cię, doprowadzają cię do skazania dzięki swoim wpływom w sądach, no i na szczęście tutaj prezydent... Mocne słowa, powiedziałeś dzięki swoim wpływom w sądach, tak? No dzięki swoim wpływom w sądach i
i innym rzeczom. Ale powiedz mi, czyli generalnie ty jako młody człowiek, 87 rocznik, czyli przy mnie młody człowiek, ty jako młody człowiek zetknąłeś się z tą najtwardszą kastą sądowniczą, czy nie? No tak, no słuchaj, no ja w 2017 roku organizowałem wielką demonstrację, nie, bo za, to... przeciwko, wiesz, reformom pisowskim. Ja, byłem, ja protestowałem za sądami, no wiesz, jakby no, to mi pisowcy wyciągają no, cały czas. Ja się nie uważam za pisowca, ale uważam, bo też się to wyciągałem, Janek, wolne sądy, chodziłeś tam, wolne sądy, no i te, tak, no, i te wolne sobie... sądy cię dojechały, ale dojechały cię tak, że dzień dobry. To no. Żałujesz, że może przeproś za to, że tam... Nie zrobiłbym tego drugi raz, na pewno nie organizowałbym demonstracji przed Pałacem Prezydenckim, na pewno, jak to zrobiłem. Ja miałem wrażenie, że jakby po tej aferze reprywatyzacyjnej, że faktycznie te sądy trochę się ogarną, że coś się wydarzy takiego, że jednak może się opamiętają odrobinę, że jednak ustalanie kuratorów dla 130-latków, eksmisje staruszek na bruk, może to już jednak jest trochę czas przeszły. Ale tam są setki milionów złotych, to się nie zmieni. Miliardów. I jakby, no niestety, nic takiego się nie stało, tak? Te sądy się zachowują w sposób dość skandaliczny i dość z przerażeniem oglądam coraz więcej sędziów w ogóle w mediach. To jest w ogóle jakiś trend nowy, że teraz chodzą sędziowie i opowiadają, jaki to jest rząd okropny i tak dalej. No, stronniczość sądów jest na pewno faktem i one niestety coraz częściej biorą udział w wojnie politycznej zamiast dbać o sprawiedliwość. Ale tobie trzeba podziękować, mimo tego, że jesteś lewakiem, trzeba ci podziękować, bo ta afera reprywatyzacyjna właściwie w dużej części została wyciągnięta przez ciebie. To ty poświęciłeś swój czas, to ty dłubałeś tam, siedząc nosem w dokumentach, to ty krok po kroku pokazywałeś, jak to wygląda. Wszyscy właściwie zrobili krok do tyłu, patrzyli, co się z tym będzie działo. Także... No. Tak, znaczy to była... Tutaj ja jako prawak ci dziękuję trochę. Bardzo tak odrobinę. Bardzo mi miło. Faktycznie jak zaczęliśmy to robić, no to uważano mnie za oszołoma, uważano mnie za pieniacza, też mnie pozywano, też przegrywałem procesy wtedy. Więc to były 3 lata nieustającej walki tak naprawdę, to były 3 lata chodzenia, pukania do drzwi, składania zawiadomień do prokuratury i się udało. I to jest jeden z największych sukcesów, że Janek, ta mafia została zatrzymana. A nie żałujesz kilku spraw, które chyba niepotrzebnie przegrałeś? Który? Bo nie wiem, no bo miałeś takie sytuacje, że tam poobrażałeś ludzi, poprzegrywałeś. Ale co, ja poobrażałem ludzi, no to jakieś przykłady, no. No nie wiem, był taki Wierzbicki na przykład. Kojarzysz? Sebastian Wierzbicki. Zostałeś prawomocnie skazany chyba za... No nie, to też jest skandaliczny wyrok. Sebastian Wierzbicki, no jakby, żeby było jasne dla naszych widzów, to jest były szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Warszawie. Jest to postać... On chyba dalej jest w Sojuszu. Nie, wydaje mi się, że go Czarzasty się pozbył, bo on był z osobnej frakcji. A tam Czarzasty chyba się go ich pozbywał, a potem ich chyba przywołał. No nie wiem, jaki jest teraz status, nie. Trzeba by było sprawdzić. Więc to jest osoba naprawdę nieciekawa bardzo i jest to wyrok. Zbyś miał następny proces. Za nieciekawą osobę. Ale dostałem ostatnio wyrok, słuchaj, za Dariusza Mateckiego. Powiedziałem o Dariuszu Mateckim, czyli o tym radnym. Który jest pisowcem. Tak, jest, on jest gorzej, bo on jest z Solidarnej Polski. I słuchaj, powiedziałem, że ma złamany kręgosłup moralny i za to mnie sąd skazał ostatnio też. A nie żałujesz tego? Po co takie słowa? Nie wiem. Ale co, jak uważasz, że można kogoś skazać za sformułowanie, które jest oceną? Jak można nie skazać wiem, kogoś za... Jak, no to te zdanie nie podlega testom prawdy lub fałszu, więc jakby rozumiesz, do czego, jak daleko się... Nie, ja rozumiem. Nie? Ja pracowałem w tablecie, to mnie ciągle skazywali. Znaczy skazywali, raczej z kodeksu cywilnego. No nie, no ale wiesz, znaczy, to jest takie... Ja jestem naprawdę ogromnym zwolennikiem wolności słowa. Ja nikogo nie pozywałem. A nie nadużywasz jej? Nie nadużywasz jej? Nie nadużywam jej. Nie nadużywasz jej, nie. Uważam, że... Po to są media, po to są dziennikarze, po to jest internet, że jak masz jakiś, coś, z czym się nie zgadzasz, no to przedstaw swoją wersję wydarzeń, debatujmy, a nie chodźmy do sądu. Szczególnie w przypadku karnych procesów, gdzie przecież te procesy się toczą za zamkniętymi drzwiami, więc w ogóle nie ma... Nie toczą się za zamkniętymi drzwiami, musi być wyłączenie. Co to może wyłączyć? Jeżeli normalnie każdy proces karny toczy się normalnie, możesz sobie wchodzić. Ale prywatno-skargowe się toczą z urzędu za wyłączeniem, jeśli kto cię skarży, może zawnioskować, że był jawny. No tak. No czyli de facto nie masz szans się bronić w ogóle. Janek Śpiewak jest za pełną wolnością słowa i razi go słowo dupiarz. Nie, no nie razi cię, jednak śmiejesz się. No wiesz, no, razi cię czy nie? Dupiarz. Dupiarz. To po prostu akcent okstoniczny, tak. Francuski, na ostatnią sylabę. Dupiarz. Ale czemu cię to razi? Znaczy mnie to nie razi, wiesz, ja na siłownię chodzę. Dupiarz jak dupiarz, ja słyszałem gorsze słowa. Słyszałeś?
Ja dużo tego używam. Nie używasz gorszych słów, jak jesteś z kumplami na przykład? Używam, taki? Ale nie jestem prezydentem Warszawy i może nie robię będziesz. Tego w popularnym podcaście z panem wojewódzkim, który już na pewno powinien też sobie już dać spokój trochę, mam wrażenie. Nie, no to jest po prostu... Nie lubisz wojewódzkiego? No wydaje mi się, że jest to postać, która jest, że tak powiem, no bardzo obniża standardy w mediach i myślę, że jego program jest w TVN-ie jest wylęgarnią wszelkiej patologii i mam nadzieję, że naprawdę wraz z, jak pan, że tak powiem, wojewódzki skończył tę 60, to TVN go, że tak powiem, też się go pozbędzie, liczę na to. Janku, ja muszę zrobić coś wbrew sobie, ja niespecjalnie wojewódzkiego lubię, ale muszę go bronić, bo wydaje mi się, że, uwaga, bronię wojewódzkiego, Jezu, co ja robię. Słuchaj, muszę go bronić, bo uważam, że jest wolność, między innymi słowa, którą ty chcesz bronić. Jeżeli wojewódzki się podoba, a podoba się ludziom, robią specjalne badania, na przykład marketingowe czy reklamowe i on jako wizerunek, on jako marka, czy to się podoba tobie, czy nie? Ludziom się podoba. Nie, ludzie, no jasne. Jego programy są oglądane. Ale ja nie jego mówię, żeby go wsadzić do więzienia. No przepraszam. Nie, ale ty mówisz, dobra, ty już zrezygnujcie z niego, niech on nie to, robi. To ale prawda, ludzie to go prawda, chcą. To, nie było, ja. to prawda. Nie, niech TVN robi sobie, co chce z nim. Jakby, ale wiesz, chcesz jakby... przeprosić wojewódzkiego? Nie, to, tak to nie. To by było takie nagłówki. Ja śpiewam, przepraszam wojewódzkiego. Nie, wiesz, to znaczy, ale niech sobie robi. Słuchaj, ludzie chcą go oglądać. Dobrze, ale jakby on jest klaunem i prezydent Warszawy nie musi chodzić do klauna. Boomera, Lipka i opowiadać żartów z szatni, które szczególnie prezydent, który mówi, że jest super progresywny, jest tutaj wspiera kobiety i tak Janek, dalej. Janek, znowu muszę bronić, kobiet, muszę... A traktuje kobiety przedmiotowo, nazywa je dupami i co więcej, jakby wydaje mi się, że no, co on tam robił? No po prostu no, nie powinno go tam w ogóle być. Niech pracuje. On jest strasznym leniem, ten Trzaskowski. Zamiast chodzić po mediach, za granicę cały czas wyjeżdżać, niech naprawdę zabierze się do roboty w Warszawie. Nie zdarzyło ci się traktować kobiet, jak rozmawiasz z kumplami, trochę tak przedmiotowo, czy przechwalać ale się swoimi Sławek, no, podbojami miłosnymi? Ale Janek, przechwalać się podbojami miłosnymi, czy nie? Nie zdarza mi się tak często podbojami miłosnymi, nie, szczególnie, że nie mam ich zbyt wielu. Ale rozumiesz różnicę między osobami publicznymi, które mówią w publicznych miejscach różne rzeczy, a osobami prywatnymi? Które mówią w prywatnych miejscach różne rzeczy, no to są zupełnie inne rzeczy. Nie, no. Ale konwencja tak. Onetu wojewódzkiego no jest trochę inna, jest trochę luźniejsza, no, mówi się trochę inaczej się no reaguje. No tak. I Trzaskowski się poczuł jak u siebie i mógł pokazać swoją prawdziwą twarz, no pokazał prawdziwą swoją twarz prostaka boomera. No. A ty od razu zareagowałeś właśnie tak, że o proszę, a ja ci powiem tak, bo to jest jak kogoś nie lubisz na przykład, to znajdziesz zawsze pretekst, żeby znaleźć ten kij i budowalić. No i ty znalazłeś no, i wszyscy pojechali, ale najlepiej jest to, bo wiesz, bo mnie się najbardziej podoba taki mechanizm, że prawicowcy, nie, którzy generalnie są dosyć konserwatywni, oczywiście kochają kobiety, szanują i tak dalej, ale generalnie są dosyć konserwatywni i w ogóle zdobywają, nie, tak chyba, tak mi się wydaje. I ci prawicowcy razem z tobą utworzyli jeden chór. Jak mogłeś powiedzieć w tych prawicowych mediach z tym dupiarzem? Mówię, kurczę, co to jest jakaś gównoburza w ogóle. Wydaje mi się, że to zadziałało, bo Trzaskowski konstruuje swój wizerunek jako właśnie inteligent, oświecony, progresywny. Ale on jest inteligentny, no jest. Inteligentny? Tak. No nie wiem. No jest dobrze wykształcony. No to nie są chyba równo. No nie. Ale uważasz, że nie jest inteligentny? No, zna wiele języków, nie, w żadnym nie ma nic do powiedzenia. No. to nie wiem, to Marek Chłaskow, czy jest? Może tak, nie pamiętam. Wypominają ci różne rzeczy, jak mówiłeś, wypominają ci m.in. prezydenta Dudę i wypominają ci jeszcze na przykład zdjęcie z Jarkiem Jakimowiczem. Jarku, pozdrawiamy cię serdecznie. Co ci jeszcze wypominają? Dlaczego ci tego Jakimowicza wypominają? No rozumiem, że go wypominają, bo jest teraz gwiazdą TVP Info, ale to zdjęcie... Ale robiliśmy... nie wolno z TVP. Ty, a będą ci wypominać, że przyszedłeś do mnie? Też chyba, nie? No, mam nadzieję. No. Słychać wycie. Poszedł do tego łysego. Do karka. Ale łysi muszą się trzymać razem. Tak, nie, no słuchaj, jakby ja chodzę praktycznie wszędzie. Tak, znaczy jakby, żeby była jasna, że jak ktoś chce mnie wysłuchać, daje mi możliwość powiedzenia tego, co chcę powiedzieć i ma jakąkolwiek minimalną dobrą wolę z drugiej strony, to ja chodzę absolutnie wszędzie. Zawsze to robiłem i nie zamierzam zmieniać, że tak powiem. A tego Jakimowicza Jarka, dlaczego cię wypominają? No rozumiem. No dynamiczny facet. Ja, że tak powiem, nie śledzasz tak dobrze kariery Jarka, ale rozumiem, że wzbudza kontrowersje. Z powodu TVP teraz, tak? No tak, no, ale myśmy się spotkali, wiesz, to był chyba rok 2017, kiedy myśmy się spotkali, to było... pamiętam, że posłuchałem jakiegoś jego wywiadu, gdzie opowiadał o przestępczej Warszawie, o klimatach, wiesz, gangsterskich z końca lat 90. i początku lat 2000. On miał klub swój wtedy. On miał klub w Warszawie, miał przygody z mafią tam...
to musisz go dokładnie zapytać. W każdym razie opowiadał mi... Nie wiem, będzie chciał mi powiedzieć, ale nieoficjalnie pewne rzeczy wiemy. Pewne rzeczy nieoficjalnie wiemy i byłoby bardzo to ciekawe, bo on jakby, ja tą wiedzę, którą posiadam, jeśli chodzi o mafię reprywatyzacyjną, działalność grup przestępczych w Warszawie miałem. I on jakby z drugiej strony osoby, która można powiedzieć dotknęła tego bezpośrednio, widziała tych ludzi, jak faktycznie te majątki powstawały i tak dalej. On mi to powiedział z drugiej strony, potwierdzając te wszystkie rzeczy, które, że tak powiem, ja wcześniej już wiedziałem, tylko nie mając tego, że tak powiem, dowodu z pierwszej ręki. Więc dla mnie to było takie potwierdzenie, nie oszalałem, faktycznie w Warszawie działa mafia, faktycznie ta mafia ma się świetnie, ma sięga najwyższych osób w mieście. No i cóż, no i ciągle z tą mafią musimy walczyć. Mafia podobno przychodziła, tak niektórzy mówią, przychodziła do niego po pieniądze, a do ciebie przychodziła, żeby ci połamać nogi i powiedzieć: weź ty łysy, przestań tam wypisywać te rzeczy, bo tutaj interesy są, a ty psujesz tam interesy. Grozili ci czy nie? Wywieźli cię raz do lasu chociaż? Nie. Do lasu nie. Nie, wiesz co, tfu, odpukać, nie. No, odpukać. Wydaje mi się, że jakby już teraz jestem na tyle rozpoznawalną osobą, że to chyba mi się nie stanie. Poza tym ostatnie morderstwo polityczne w Polsce to chyba była... Jolanta Brzeska, jeśli nie, nie wiem, czy Leper nie był później, już nie pamiętam kiedy. Leper, Leper oficjalnie popełnił samobójstwo. A no tak, tak, oczywiście. I wszyscy w to wierzą w jednej prokuraturze. I Jolanta Brzeska też popełniła samobójstwo, ta, sama się podpaliła, ta. A potem posprzątała kanistę z benzyną, jak ta, chciała prokuratura ta. Na początku nas przekonywała. No, ale no, prokuratura jasne, dalej tak twierdzi. No, tam jest. Więc nie, raz usłyszałem, że mam uważać, jak przychodzę na przejściach dla pieszych, no i te, od tego czasu staram się siedzieć w kasku na rowerze. A raz byłem... Przyszedłeś bez kasku tutaj, tylko w czapce. Ale bo przyszedłem na piechotę. Okay. I raz też miałem taką historię, że no przyszedł po prostu taki do mnie, zresztą były policjant, który próbował mnie... próbował mnie, trzeba tak chyba to określić, skorumpować, choć ja nie miałem oczywiście, to ja zatrzymałem tą propozycję na takim etapie, żebym nie musiał tego, że tak powiem, składać do prokuratury i tak dalej, no bo wiadomo, że takie rzeczy powinno się służby informować, ale to było dość wstrząsające, że były policjant dość ważny w Warszawie, no jakby przed propozycją dla mnie oferty pewnej, no. Ale oferty, żebyś czegoś nie robił, czy żebyś coś zrobił? Żebym coś zrobił, żebym po prostu wycofał pewne papiery z urzędu. Aha, czyli żebyś coś zrobił, nie robiąc niczego, rozumiem. Tak, czyli żeby... tak więc jakby super deal by był, ale... Dużo można było zarobić? Wiesz co, no nie właściwie zatrzymałem się już zanim, że tak powiem, doszło do tych. Czyli no. Nie podjąłeś negocjacji w Nie podjąłem negocjacji, momencie. Uciekłem, trochę się przestraszyłem, bo jednak nie jestem przystosowany do takich rzeczy. Nie? A ty masz pieniądze? Z czego ty żyjesz? Ja żyję z zbiórek, że ty głównie tak Ze zbiórek? Mhm, na YouTubie jest tam jeszcze tak. Chyba... No na YouTube, ale ja nie mam reklam na YouTubie. Ja, że tak powiem, wiesz, ja uznaję, że nie wchodzę w żadne współprace i tak dalej. Uważam, że to jest najuczciwsze, że po prostu jak komuś się coś podoba, to co robię, to niech mi daje kasę i faktycznie... I tak można jest. Z tego przeżyć? Wiesz co, no mi wpłaca co miesiąc 600 osób prawie kasę, no to już można przeżyć za to, no. Nawet jak się pospłaca te wszystkie kary. No dobra, ale po pierwsze ty masz karę, a po drugie musisz chyba opłacić prawników, a poza tym nie wiem, no musiałeś zapłacić za koszty chyba ze 100 tysięcy, 200 tysięcy złotych w sumie? No wiesz co, no to są spore pieniądze. Ale to są wszystko, no wiesz, no... Właściwie to ty jesteś trochę recydywistą, tak? Ja jestem totalnym recydywistą, wiesz, nie, mam prawników pro publico. De facto mafia. Ja jestem ciągle jedyną osobą skazaną prawomocnym karnym wyrokiem za aferę reprywatyzacyjną. Jestem jedyną tak, i to dwukrotnie. To jest haniebne, no ale to Polska. Bo i prawnicy mnie bronią pro publico bono. Gdybym miał wydać pieniądze na prawników, to byś ze mną dzisiaj nie rozmawiał, bo bym mieszkał w Anglii i zapierdalał na budowie chyba na spłatę tych wszystkich długów. Ale no, koszty są związane przede wszystkim, wiesz, no, z opłatami, z karami, grzywnami. No na pewno ze 100 tysięcy złotych tego się uzbierało przez lata, jeśli nie więcej. Ale na szczęście, tak jak mówię, no tutaj jestem w stanie, że tak powiem, dzięki wsparciu ludzi jakoś sobie poradzić. Ale wiesz, że gdybyś nie był osobą medialną, gdybyś, przepraszam bardzo, nie dar mordy, przepraszam bardzo jeszcze raz, i gdyby ludzie o tobie nie pisali, to byś siedział pewnie? No nie no, siedział to mam nadzieję, że nie, chociaż jak tam widzę, jak mi platformersi piszą, wiesz, będziesz siedział, wiesz, na Twitterze, że jak dojdzie do zmiany władzy, to cię dojedziemy i tak dalej, no to faktycznie można się czegoś obawiać, ale wydaje mi się, że z 212 to chyba tylko jeden dziennikarz siedział w Polsce w więzieniu, wydaje mi się. Szansę mam. Ja nie siedziałem z akurat. Ale prace społeczne mam teraz wykonywać 6 miesięcy. Więc tak? Tak, tak. A co będziesz robił? To może jakieś zdjęcia zrobimy? Fajne. Zobaczymy, kurator ma zdecydować. No. Tak? Prace społeczne zostaje skazane na ile godzin? Na 20 godzin w miesiącu. 20 godzin w miesiącu. Ale odwołuję się jeszcze od tego. Ale wiadomo, co masz robić, czy jeszcze nie? No kurator decyduje, więc mam nadzieję, jakieś sprzątanie ulic. Zapraszam, jakbyś chciał tutaj, wiesz, że pomogę ci, tak, dobra. Tak? Dobra. Dobra, proszę. Duży jestem silny, duży jestem silny, coś przeniesiemy. Prace porządkowe, coś przenosić. Lewak z prawakiem sprzątają Warszawy.
Jak Jacek Majchrowski miał z nim teraz proces w Krakowie, to wyciągnąłeś mu, że przyjechał samochodem służbowym swoim. I to jakim? Najnowszy Lexus. Do sądu, ale przyjechał i zaparkował na dziedzińcu sądu, gdzie są, jest tylko dla prawdziwych. Ładne to było. Wiesz co, a potem jakoś fajnie zareagował. Opowiedz nam o tym. O, to bardzo ciekawa sytuacja. Mianowicie prezydent Majchrowski no, akt prywatny wystosował przeciwko mnie. No więc w teorii jest to prywatna sprawa pana Majchrowskiego, a nie prezydenta. No ale zawsze przyjeżdżał z limuzyną, zawsze w ciągu dnia pracy. Spędził ze mną z tydzień, chyba się ze mnie zakochał. Nie wiem, bo jakby naprawdę tyle czasu ze mną spędził, więcej niż jedna dziewczyna. CEO, to było bardzo seksistowskie. To było bardzo seksistowskie. Nie. No, to było... Żarty. Ale... Jak to wyglądało w sądzie? Wyglądało to tak, że... Bo ty mu chyba to wypomniałeś jednak. Nie no, wiesz, no bo to wchodzi, wiesz, bo jesteśmy w sądzie i wiesz, i nagle się materializuje Majchrowski, nie? Ale byliśmy przy wejściu i nikt nie wchodził głównym wejściem, nie? No i wiesz, szybka rozkmina, co się dzieje. No i okazało się, że zaparkował, wiesz, przyjechał tym służbową limuzyną do, na dziedziniec sądu i wszedł wejściem dla pracowników, podobno na osobiste zezwolenie prezes sądu. I, wow. I podchodzę do niego. Gdzie jest Ziobro? Podchodzę do niego i mówię, jak to jest, nie? Jakby i on coś tam... jakoś tam się zaczął bełkotać, więc podszedłem trochę bliżej, ponowiłem pytanie. On mnie wtedy złapał za ramię i próbował mnie pchnąć, no ale... No jest trochę, że tak powiem, już starszym panem, więc jakby nie było to efektywne. Doszło do jakiejś szamotaniny? Gdybym był włoskim piłkarzem, to powinienem się tam zrzucić tam i łupać po prostu na ziemię. Naruszył twoją nietykalność cielesną. Absolutnie, naruszył moją nietykalność. Do prokuratury. Nawet są zdjęcia, widziałem, jak cię tam przyjął. Tak, żałuję, że nie ma nagrania, bo to naprawdę było bardzo zabawne. No stracił rezon w sekundę, ale myślę, że on po prostu się tak zachowuje wobec ludzi. Nie? No, że to jest taka feudalna autarka, że on jest tutaj despotą lokalnym i on po prostu może robić co chce. I nagle jakiś człowiek z Warszawy, prawda, jakiś pieniarz z Warszawy przyjeżdża i ma do niego pretensje i stanie coś wiesz, od niego wymaga. Ja myślę, że on po prostu nie 20 lat mógł tego przeżyć i jako prezydent Krakowa i mógł tego nie doświadczyć. I to mogło być pierwszy raz. I naprawdę strasznie się skompromitował i liczę na to, że to będzie jakieś otwarcie nowe dla Krakowa, no bo naprawdę on rządzi dłużej niż Putin w Rosji, no. To strasznie zabrzmiało, przyznam szczerze. No ale to jest skala problemu, nie? Hanna Gronkiewicz-Wald została honorowym obywatelem Warszawy. Potwornie protestujesz. Ona nigdy nie została skazana, nigdy chyba nie postawiono jej zarzutów. Nie pamiętam, przynajmniej sprawdzałem. Jakby, o co ci chodzi? Były prezes Narodowego Banku Polskiego. Polacy nic się nie stało. No właśnie, to jest profesor prawa. Podobno świetna specjalistka. Bankowiec. I co? I nagle się okazuje, że pod jej czujnym okiem działała mafia reprywatyzacyjna, że kradziono na masową skalę kamienice, że rozdano miliardy złotych różnym osobom, które nie były do tego w żaden sposób uprawnione. Ale car mógł nie wiedzieć. No tak, to jest zły bojarzy. Nie, wiedzieli. My mamy na to dowody, że wiedzieli. Ale masz dowody na to, że ona wiedziała? No, mamy dowody na to, no tak, no, przynajmniej wiedziała w przypadku sprawy kamienicy na Okowskiego. Zresztą znajdujemy się niedaleko, z kilkaset metrów stąd. Bo my się znajdujemy na Koszykowej. My się znajdujemy na Koszykowej, na Okowskiego jest niedaleko. I to była kamienica ukradziona przez szmacowników po wojnie. Potem, prawda, rodzina Hanny Gronkiewicz-Walc tą kamienicę przejęła w sposób nielegalny i ona miała pełną świadomość tego. Tego nie wiadomo, czy nielegalny. Nie, no wiadomo, no bo już tam komisja wydała decyzję, że to było nielegalne. Komisja tak, ale sąd nie. No to prawda, jeszcze sądy wszystko przed nami. Dobra. A sądy, jeżeli chodzi o komisję, no to... Tak. To jest kolejna bitwa, która nas czeka i cały czas co trwa, ale ona wiedziała... Także nie mówiłbym, że nielegalnie, bo... Dobra, no nic nie da powiedzieć, to co mam powiedzieć. Z ostrożności procesowej, mówmy. To co mam powiedzieć. Mów prawdę. Mów prawdę. Prawda jest taka, że była kamienica, była żydowska kamienica, szmacownicy ją ukradli, trafiła do wujka Hanny Gronkiewicz-Walc i została, że tak powiem, odziedziczona przez córkę i męża Hanny Gronkiewicz-Walc. I Hanna Gronkiewicz-Walc przynajmniej od roku, wydaje mi się, że to był rok 2010-2011, wiedziała, że tak o statusie prawnym tej kamienicy. Nie zrobiła nic, a miała obowiązek jako urzędnik państwowy wznowić postępowanie w tej sprawie. Nie zrobiła tego. Więcej, w 2010 roku dostała raport od mieszkańców, od lokatorów, że kradnie się kamienicę z konkretnymi adresami, z konkretnymi sprawami. Ten raport nigdy nie udzielono na ten raport odpowiedzi. Więc mamy dowody na to, że Hanna Gronkiewicz-Walc wiedziała o tym, że dzieją się bardzo złe rzeczy. No i przede wszystkim morderstwo Jolanty Brzeskiej. Co, nie wiedziała, że zginęła kobieta zamordowana przez mafię reprywatyzacyjną? No, w jaki sposób chce się tym obciążyć? No,
No jak to, jakim czasem? No, gdyby... W jaki sposób chcesz bezpośrednio Hannę Gronkiewicz obciążyć morderstwem? Ja rozumiem, że w 2011 roku, jakby jeszcze do 2011 roku mogłaby udawać, że nie wie, co się dzieje w mieście, tak? Ale po 2011 roku miała pełną świadomość tego, musiała mieć świadomość, że działa mafia reprywatyzacyjna w Warszawie i że należy ten proceder przerwać. Ona nie zrobiła nic. Więcej, narzuciła limity oddawania nieruchomości urzędnikom, żeby codziennie oddawać jedną nieruchomość. Limity, tak? Czyli... Jedna kamienica w Warszawie to jest ile? 40 milionów może potrafi, żeby taka kamienica duża być warta. Może, nie? To może być więcej. No właśnie, to są po prostu jakieś nieprawdopodobne pieniądze. Z ludźmi w środku. I to robiła profesor prawa. Jak się okazało potem, znowu komisja weryfikacyjna ustaliła, że większość tych decyzji była wydana z rażącym naruszeniem prawa. No i chwilę. No, znaczy i faktycznie to, że nie ma zarzutów, no jest moim zdaniem nieporozumieniem, tak? No, że nie ma zarzutów przynajmniej właśnie za niedopełnienie obowiązków i narażenie miasta na straty. Czy mafia reprywatyzacyjna dalej działa? Absolutnie. Znaczy myślę, że ona po prostu... Czy... Ja myślę, że mafia w ogóle to nie jest tak, że mafia reprywatyzacyjna to jest jakaś osobna część mafii, tak? Znaczy, że to są... Mamy jedną mafię, tak? Która ma po prostu różne specjalizacje, tak? Ale... A kto jest szefem tej mafii? Polska mafia no to nie jest mafia w stylu włoskim, że masz struktury hierarchiczne, tak? Znaczy to jest polska mafia, jest bardziej, że tak powiem, wolność szlachecka, czyli anarchia raczej. Ale bardziej... jest taki pan, o którym się mówi na literkę D, tylko powiem. No, jest ich tego, to są ludzie, to są układy, tak? Czyli to są różne takie rzeczy, to są takie feudalne, można powiedzieć, kręgi tworzone, które są zawiązywane do tego, żeby łamać prawo, tak? W feudalizmie jest struktura. To prawda, ale... Jak patrzysz na to, co zrobiła mafia reprywatyzacyjna, no to ona działała bardzo długofalowo i bardzo strategicznie. I planowała rzeczy naprawdę na wiele lat do przodu, więc... Miała świetnych prawników. Miała świetnych prawników, wymyśliła to sobie. Wiesz, jakby, jak weźmiesz pod uwagę, ile ludzi ze służb brało udział w reprywatyzacji, jakiś pułkownik SKW, jakiś generał Wojska Polskiego, tak? Jakby jeśli sobie policzysz wszystkich tych ludzi, o których my wiemy, ja nie mówię o ludziach, którzy, że tak powiem, są gdzieś na tle, no to nie ma wątpliwości, że afera reprywatyzacyjna była robiona przez służby specjalne, z wykorzystaniem takich typowych gangsterów, takich jak, nie wiem, był taki facet Łapa w Krakowie, zresztą Super Express chyba za twoje jeszcze szefostwa chyba napisał o tym tekst w ogóle, tak? Tutaj jest taka kamienica na Mokotowskiej też niedaleko, którą Łapa zreprywatyzował. Kto tam kupił mieszkania od Łapy? Gwiazdy TVN, no nie? Jakby się zastanawiasz, o co tu chodzi, nie? Jakby... Koincydencja. No wiesz, a potem się okazuje, że na przykład pani, która trafiła do więzienia za aferę reprywatyzacyjną, sprzedała mieszkanie innej gwiazdy TVN, no już nie chcę nazwiskami, nie? Jakby, no to jest jednak, no świadczy o czymś, tak? Znaczy ja myślę, że o tym wiedzieli wszyscy, na tym korzystało po prostu bardzo wiele ludzi, to miało swoje jakby, byli ludzie, którzy byli bardziej zaangażowani w to, wciągali innych. No i to trwało naprawdę latami, tak? I no dopiero... dobrze, ale od 7 lat rządzi PiS, barwy polityczne raczej były wtedy inne, raczej były platformerskie, raczej. Mhm. I co się okazuje, że za PiS-u się właściwie nic nie udało zrobić oprócz tej komisji, no, która była, ale komisja, jak się okazuje, no wyroki, znaczy orzeczenia komisji są przez sądy... Będziemy jeszcze podważamy. No tak, ale jeszcze czekamy na orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jednak wiesz, no toczą się sprawy, tak? Aresztowano tych kilkadziesiąt osób, jednak zostało aresztowanych. Ale kilkadziesiąt osób już wypuszczono też. No tak, nikt teraz w areszcie nie siedzi. I na pewno jest niedosyt, tak? I na pewno jest takie poczucie, że to że te zarzuty też powinny zostać osoby dużo wyżej, tak? Czyli uważasz, że zapisów trochę się ruszyło? Nie ma porównania, no wiesz, znaczy sprawa, pamiętam taką konferencję w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdy okazało się, że w prokuraturze na Chocimskiej są normalnie nagrania CBA z 2014 roku, gdzie jest praktycznie wszystko opisane, jak oni podsłuchiwali tych urzędników, jak oni robią wałki i pani prokurator zarządów Platformy Obywatelskiej po prostu zamknęła to w pancernej szafie i zapomniała, nie? I ona ma teraz zarzuty, dzięki Bogu, tak? Ale no jakby prokurator. Ta pani prokurator, ja nie wiem, czy ona dalej jest prokuratorem, ale... z zarzutami to może niekoniecznie. Cholera go wie, no jakby wiesz, więc adwokaci zarzutami bronią więcej, no. Nawet z wyrokami bronią ludzi, tak? Więc no tak, skończę. Janek, a ty naprawdę chcesz być prezydentem Warszawy? Jest, to było moje marzenie zawsze. Ja kocham Warszawę. Uważam, że Warszawa zasługuje na dużo lepsze władze. Myślę, że Warszawa miałaby szansę dużo lepiej się rozwijać, gdyby miała po prostu uczciwych rządzących. I wiesz, no może kiedyś ten sen... Ale ty się kłócisz ze współpracownikami, pokłóciłeś się z Miasto Jest Nasze na przykład.
Wiesz, no jakby... Nie chcę wchodzić w takie rzeczy, ale w ogóle jesteś kłótliwy. Nie jestem się... taki kłótliwy. Trochę wiesz, jesteś, jakby... no tu się uśmiechasz, to jest okej, okay, fajnie, ale generalnie ty kłótliwy jesteś. Wiesz co, ja jestem, wiem czego, że tak powiem, chcę i wiesz, gdyby nie taki fokus na cel, na przykład jak było za aferą reprywatyzacyjną, który po prostu to 3 czy 4 lata robiłem nic praktycznie innego, no to by nic nie było, więc jakby, wiesz, jestem konsekwentny, robię swoje i wydaje mi się, że chociażby to, że w 2018 roku, wiesz, startowaliśmy, mieliśmy największy komitet wyborczy chyba w historii. Ja wystawiłem 500 kandydatów, prawie nasz komitet wystawił, więc wiesz, to jest, myślę, że z tą kłótliwością to jest raczej próba nadania mi pewnej gęby przez wraże środowiska. Janku, życzymy ci sukcesów. Bardzo dziękuję, że do mnie przyszedłeś. Mimo wszystko, że przyszedłeś do mnie. Mimo wszystko. Mimo wszystko. Bardzo ci dziękuję. Dzięki, wszystkiego dobrego. Jan Śpiewak, Wolne Miasto, Warszawa.